Hejka kochani, polska mama w USA, u nas pochmurny wtorek. Witam Was na moim kanale i chciałam tak króciutko odnieść się do sytuacji, która obecnie się dzieje w Polsce, ale zanim do tego przejdziemy, to właśnie niedawno mówiłam mojemu mężowi, że strach teraz wylecieć do Nigerii. Zawsze było tam dosyć nieciekawie, w sensie, że dużo jest porwań białych dla okupu, dużo jest zamieszek między muzułmanami a chrześcijanami, różnymi odłamami chrześcijan. Tam generalnie są i katolicy, i anglikanie, i luteranie, i inni. Ostatnio właśnie parę dni temu adresowałam na Instastory pewne rzeczy dotyczące właśnie tej sytuacji w Nigerii, a wczoraj bodajże wspomniałam w paru zdaniach o sytuacji w Polsce. Więc nigdy nie myślałam, moi drodzy, że doczekam takich czasów, że w Polsce będzie się działo tyle. To tylko zawsze było przypisane Ameryce, jakieś tam bojkoty, jakieś tam, wiecie, różne tego typu rzeczy. Fajnie, że ludzie się przeciwstawiają, ale moje zdanie jest następujące. I może to nie być za bardzo popularne zdanie i dlatego dużo youtuberek się na ten temat, nawet wielkich kanałów, dużych kanałów, nie wypowiada, dlatego że albo się wypowiadają kompletnie za, o słuchajcie, emancypacja, chyba to jest emancypacja, tak? Emancypację kobiet, albo się wypowiadają, słuchajcie, że tak, stoimy za kobietami, jesteśmy z wami. Wiadomo, jakby się wypowiedziały po innej stronie, no to by miały albo hejt, albo mniej subskryberów by im przyszło. A ja patrzę na to, że zawsze mówię to, co myślę. Nigdy nie byłam, słuchajcie, osobą, która by mówiła tak, jak jej się każe mówić. Przekonacie się o tym, jeżeli już się nie przekonaliście, ci, którzy śledzą mój kanał. Gdyby nie kobiety, słuchajcie, gdyby nie prawa kobiet, gdyby nie te wszystkie protesty, wiele kobiet nie byłoby na stanowiskach dzisiaj w firmach, wiele kobiet nie wykonywałoby zawodu tego, który wykonują i jest generalnie przypisany na przykład mężczyznom. Jest to dobre, jest to dobre i jest to fajne, że kobiety się opowiadają za różnymi sprawami, ale jeżeli bierzemy tą władzę i robimy krok jakby dalej, idziemy do kościoła, robimy protesty w kościołach, wchodzimy, słuchajcie, na msze, klaszczemy, krzyczymy. Ja powiem szczerze, czy to jest kościół, czy meczet, niezależnie gdzie, to jest instytucja jakaś tam święta i to dobro, wszystko, co kobiety robią, praktycznie dla mnie to straciło w swoich oczach. Dlatego, że gdyby takie coś stało się na przykład w meczecie, to po prostu nie uważam, żeby muzułmanie tak lekko do tego podeszli i żeby to się nie zakończyło jakoś krwawo, tak? Dlatego sam protest, każdy ma swoje zdanie, ale wchodzić do kościoła tylko dlatego, że na przykład domyślam się, że PiS jest za kościołem i PiS ustalił tą uchwałę i w ogóle, że nie może być aborcji dzieci nawet z wadami, no to wiecie, dla mnie to jest takie po prostu naruszanie już trochę za daleko, wchodzenie z buciorami tam, gdzie nie trzeba. Róbcie sobie protesty, wiecie, w Warszawie, pod Belwederem, gdziekolwiek, ale uważam, że wtrącanie do tego kościoła to już jest, no ktoś powie, no ale kościół jest zapisem. Każdy ma prawo do własnej opinii. Słuchajcie, i to, że ja to teraz powiem, nie znaczy wcale, że jestem zapisem, bo czy jestem za PO, czy za czymkolwiek. Ja nie głosuję. Mój pogląd na ten temat jest taki, mnie w kraju nie ma 18 lat, więc ja nie będę za Was decydować, jakiego macie mieć prezydenta. Okay? I nie ma to dla mnie, to nie ma nic wspólnego, czy ten prezydent jest pro-life, czy pro-choice, czyli jest za życiem, czy za wyborem. Nie ma to dla mnie nic wspólnego. Tak samo ja będę wybierała tutaj, w Ameryce. Tutaj mieszkam, tutaj będę wybierała prezydenta. Ja jestem przeciw aborcji, aczkolwiek nigdy nie powiedziałabym, co kto ma robić. Także, czy uważam, że rząd powinien decydować o prawach kobiet
i nie dać im wolnej woli? Nie, nie uważam tak. Uważam, że każdy ma swoją wolę i każdy powinien decydować. A to, jak będziemy z tego rozliczani, jeżeli jesteśmy osobą wierzącą lub niewierzącą, to nie zależy już od nas. Ale powinniśmy mieć wolny wybór. To, że się komuś narzuca, zrób to, a zrób tamto, każdy będzie odpowiadał, słuchajcie, przed swoim sumieniem. Nie jest nam nie powinno być dane decydować o jakichkolwiek prawach. To raz. Dwa, podobno dwa dni temu została właśnie ustalona ustawa bodajże numer 36 o obowiązkowych szczepieniach i do tego stopnia, że wpisane tam niby jest, że można użyć siły, jeżeli ktoś się nie zaszczepi. No dla mnie to już jest kompletne przegięcie. Wracając do praw człowieka w Konstytucji, człowiek powinien być wolny, czy on się chce zaszczepić, czy nie. Poza tym, jeżeli dobrze mi wiadomo, jeżeli ty się zaszczepisz, a ja się nie zaszczepię, to ty już i tak jesteś, masz jakieś tam przeciwciała, przeciwwirusy, że nie powinieneś się zarazić ode mnie, nawet jakbym ja była chora. Tak więc każdy, uważam, powinien mieć wybór. Szczepionki nie powinny być obowiązkowe. Ja to tak mówię, jakbym nie szczepiła dzieci. A wam powiem, że szczepię dzieci. Moje dzieci dostają szczepionki na grypę, no coraz mniej, tak patrzymy na to, co i jak, co w tych szczepionkach jest. Raczej patrzymy na to teraz, ale na przykład na coś takiego jak koronawirus, no nie dałabym się zaszczepić, bo po prostu nie wiem, co to jest, tak? Ja mam parę osób, które były chore na wirusa. W moim otoczeniu tutaj w Stanach, bliskie koleżanki, niektórzy to przeszli zupełnie bezobjawowo. Dla mnie to jest najbardziej tajemniczy wirus na świecie. Wiecie, jak może być wirus, jak jesteś chory na grypę, no to masz jakieś tam objawy, gorączka, trzęsienie, zimno, ciepło, wysoka temperatura i różne inne. A na koronawirusa, jak to jest możliwe, że można mieć zero objawów albo takie, że praktycznie trzeba być hospitalizowanym, trzeba iść do szpitala? Ja tego nie rozumiem. Ja nie mówię, że tego wirusa nie ma. Godnie 3-4 tygodnie temu ja myślałam, że ja mam wirusa. I może miałam. Ja się nigdy nie przebadałam. Ja się tak źle czułam. Nie miałam temperatury, słuchajcie. Nie, ciężko mi się nie oddychało, ale kręciło mi się w głowie. Naprawdę było mi bardzo źle. Budziłam się codziennie, jakbym miała takie objawy grypy. Ale tej grypy raczej chyba nie miałam, no bo nie miałam temperatury. Po prostu czułam się zero energii, mimo tego do was nagrywałam, nie dałam po sobie poznać, ale naprawdę czułam się źle, tak fizycznie źle się czułam. Nie wiem, może miałam koronawirusa, nie jestem pewna. W każdym razie te dwa zagadnienia, przynajmniej teraz, wypowiedziałam się troszkę na Instastory. To jest moje tak zwane two cents worth, czyli 2 centy dodałam do tego tematu. Uważam, że nie każdy się musi z tym zgodzić. Uważam, że więcej ludzi się nawet nie zgodzi, bo jak nie jesteśmy jej za kobietami, rękami i nogami, no to wiecie, to już jest źle. Ale ja nie mówię, że ja nie jestem. Ja bardzo doceniam to, że możemy mieć teraz tak, jak mamy, dzięki kobietom. Ale proszę was, to, że nie mieszajcie religii do polityki, testujmy sobie wszędzie indziej, a zostawmy naprawdę te kościoły w spokoju. Bo to, że wy wejdziecie do kościoła i zrobicie jakieś tam rozróbę, czy tam będziecie krzyczeć na mszy, czy pod koniec mszy, nieważne. To tylko ujmuje na tej emancypacji kobiet. Dlaczego to ujmuje? Dlatego, że Kościół i tak nie zmieni zdania. Kościół musi być pro-life, czyli Kościół musi być za życiem, a nie może być za wyborem i tobie powiedzieć tak, weź abortuj to dziecko. No nie może być, ok? Logicznie nie może być. Bóg dał i Bóg zabiera, także Kościół inaczej i tak się nie opowie. Nie idźcie wy do Kościoła, tylko idźcie pod rządy, tak jak idziecie. Pod rządy, niech oni to tam zmieniają. To są moje 2 grosze dorzucone do tej dyskusji. Podpisujcie komentarze, możemy dyskutować. Ja uważam, ja mam 40 lat.
I słuchajcie, ja uważam, że naprawdę o politykę, o religię nie ma sensu się kłócić, w sensie takim, nawet jak ktoś ma inne zdanie, można jako dorośli ludzie się tak zwane, tutaj mówią Amerykanie, agree to disagree. Czyli możemy się zgodzić, że się różnimy, że ty masz taki punkt widzenia, a ja mam taki punkt widzenia. Nie sądzę, żeby mój punkt był jakiś ekstremalny, jest gdzieś tam po środku. Nie wiem, jak bym się zachowała, gdyby mnie dotyczyła szczególna, konkretna sytuacja. Generalnie jestem za życiem, ale jestem też za racjami kobiet. Nie nam decydować, czy powinniśmy zrobić tak, czy kobiety powinny zrobić tak, czy powinny zrobić tak. Tak więc to są moje dwa grosze i żegnam Was, zapraszam do dyskusji. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, jaki jest Wasz punkt widzenia i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam, pa!